Gotowe są już nowe mosty, wiadukty i estakady w centrum Krakowa. Dzisiaj sprawdzimy, co jeszcze zostało do zrobienia przed zakończeniem budowy nowej kolei w Krakowie. W połowie czerwca nastąpiła korekta rozkładu jazdy pociągów. Co się zmieniło dla pasażerów w Krakowie? 11 czerwca osiągnięty został najważniejszy efekt modernizacji krakowskiej linii średnicowej, największej unijnej inwestycji transportowej w mieście. Od tego czasu pociągi pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem mogą korzystać z 4 torów kolejowych. Wykonawcy kończą niezbędne prace przy torach, demontują tymczasowe rozjazdy. Dodatkowo będą prowadzone prace przy szlifowaniu torów, tak by wszystko przygotować do ostatecznej eksploatacji i podniesienia prędkości pociągów. Kiedy nastąpią kolejne zmiany w kursowaniu pociągów? Kolejna duża zmiana, jeżeli chodzi o obsługę podróżnych w Krakowie, zaplanowana jest wraz z kolejną korektą rozkładu jazdy, czyli na początku września. Wtedy otwarty zostanie przystanek Kraków-Grzegórzki i znacznie zmienią się rozkłady dla pociągów aglomeracyjnych. Zakończą się prace przy torach i będzie można podnieść prędkość pociągów, a co za tym idzie, skrócić czas przejazdu pomiędzy stacjami w Krakowie. Wraz z otwarciem nowych torów w centrum Krakowa zmieniła się też obsługa podróżnych, szczególnie na przystanku Kraków-Zabłocie, gdzie otworzono ponownie peron numer 1. W ostatnich miesiącach przeszedł on gruntowną przemianę. Powstał dodatkowy tor dla kolei aglomeracyjnej. Powiększyła się platforma peronowa. Dzięki temu podróżni będą mogli w wygodny sposób oczekiwać na przyjazd pociągu, a także przesiadać się pomiędzy różnymi pociągami regionalnymi. Budowa dodatkowych torów kolejowych pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem to jeden z najważniejszych efektów modernizacji krakowskiej linii średnicowej. Inwestycji wartej przeszło 1 200 000 000 zł, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF, łącząc Europę.